Jest pierwszy zielony na mecie dzisiejszej rywalizacji. Wielkie brawa dla niego. Jest na mecie zwycięzca dzisiejszego biegu, a ja będę sobie podglądał już. Prosimy o niedosłonianie tego aparatu, który tam stoi, sobie będziemy mogli cały czas. Jest Bartosz, Bartosz Jarecki, zwycięża w dzisiejszym biegu na dystansie 5300 metrów w czasie 19:15:82. I kolejni zawodnicy, Maciej Faltynowicz 10600 biegnie, Andrzej Kędziecki też 10600, oni wyruszają na kolejne okrążenia, czyli mamy tylko pierwszego zawodnika na linii mety, Bartosz Jarocki z numerem 23. No i jest 19 na linii mety, drugi z zawodników Open, Mariusz Gąsiorek, wielkie brawa dla niego, 19:45 to czas zawodnika na linii mety, a Sylwester Bazimierowski wyrusza na kolejne okrążenie, to jest 10600 w kategorii 40-49, zajmuje aktualnie miejsce. Tak sobie patrzę, trzecie miejsce Sylwester, on dzisiaj celował w podium, ale jeżeli odliczymy klasyfikację generalną, to on jest dzisiaj na miejscu drugim w swojej kategorii wiekowej na dystansie 10 km 600 metrów. I już mamy kolejnego z numerem 49 na linii mety, Robert Maret, który uzyskał wynik 20 minut 18 sekund i 88 setych. A z numerem 214 wyrusza na drugą, na kolejną pętlę, piąty Maliszewski, 214 na pierwszy numerek zawodnika i kategoria 30-39. A z numerem 111 linii mety przekracza Maciej Kaczmarek w czasie 20 minut 40 sekund 35 setnych. Wielkie brawa dla niego. Jest na linii mety kolejny z zawodników na dystansie 10-5 km. I kolejni biegają ze Szczecinka. Roland Pawłowicz, numerem 60. 20 minut, 53 sekundy, 42 setne. To czas zawodnika na linii mety. Jest to piąty w rywalizacji. A wcześniej Maciej Kaczmarek ze Szczecina, 111. No i Robert Maret, 49. Dariusz Gosiorek i Bartosz Jarocki. A my zapraszamy publikę. Można oglądać sobie na telewizorze teraz wyniki online dzisiejszej rywalizacji na dystansie 5300 metrów. To są wyniki zawodników biegających kolejno na linii mety. Widzimy czerwone numerki, to są zawodnicy startujący na dystansie 10600 metrów. Już mamy pięciu na linii mety. Zwycięża Bartosz Jarocki, Mariusz Gosiorek miejsce drugie, Robert Maret miejsce trzecie, Maciej Kaczmarek miejsce czwarte, Roland Pawłowicz miejsce piąte i szósty, Piotr Romanowicz z Reska. Wielkie brawa, 21:26:74 to czas zawodnika na linii mety dzisiejszego biegu. I mamy kolejnych już finiszujących, to Mariusz Białczyk z Piły z numerem 6. No Anna, i Anna, jest Anna Zielińska z Łobza, wygrywa dzisiejszą rywalizację, pani na dystansie 5 km, wielkie brawa, miejsce drugie Agnieszka Kaczor, no i tuż za nimi Krzysztof Szłapak, czyli mamy dwie najlepsze panie na linii mety, Anna Zielińska i Agnieszka Kaczor, miejsce drugie, Paweł Kubiś ze Szczecinka z numerem 39, czas 22 minuty, 24 setne, to czas zawodnika na linii mety, już mamy 11 osób na linii mety, w tym dwie panie, Anna Zielińska zwycięża, Agnieszka Kaczor miejsce drugie, wśród panów Bartosz Jarocki, Mariusz Gąsiorek, Robert Maret, pierwsza trójka rywalizacji w klasyfikacji generalnej. Wielkie brawa dla tych, którzy biegną z numerakami czerwonymi, to są zawodnicy rywalizujący na dystansie 10600, no i 5 km, to są te zielone numerki, bardzo łatwo można sobie, że tak powiem, je szybko zweryfikować. I obserwujemy wszystkie wyniki online na stronie herkules.org.pl. Serdecznie zapraszam, a już za chwilkę będziemy wysyłać SMS-y dla tych zawodników, którzy zakończyli rywalizację, no i dla tych, którzy jeszcze są na trasie, chwilę poczekają na te wyniki. Wielkie brawa, kolejny z zawodników na linii mety, Michał Skonieczny z numerem 80. To jest kolejny z zawodników na linii mety dystansu 5 km. Michał Skonieczny reprezentuje Czaplinek, więc gospodarz dzisiejszego wydarzenia, najlepszy wśród mieszkańców Czaplinka, co tu dużo mówić. Michał Skonieczny, wielkie brawa z numerem 80, a czas, jaki uzyskał, to 22 minuty 56 sekund 38 setnych. A kolejni, którzy biegają na metę, wielkie brawa, ci w czerwonych numerkach jeszcze mają jedną pętelkę, 5300 metrów, a pozostali już meldują się powolutku na linii mety. Zielone numerki są kolejny, 62 z Okonka, Michał Pietrzak, wielkie brawa, to są zabiegani nocą, fajna grupa, która sobie no, zaplanowała start w Czaplinku i zapraszam do siebie na Biegi Niepodległości 3 listopada. Ja też w imieniu grupy Zabieganie Nocą serdecznie zapraszam do Okonka na Biegi Niepodległości. Wszystkie informacje na półmaratonicowy.pl. Te wszystkie informacje znajdziecie o biegach, nie tylko półmaratonie, ale o innych biegach organizowanych przez grupę Zabieganie Nocą. No i Zdrawka Pomorskiego, Magdalena Wiśniewska z numerem 103, 23 minuty 53 sekundy. Jest to trzecia
wśród pań rywalizujących. Prawdopodobnie tak, to jest trzecia wśród pań w klasyfikacji generalnej na dystansie 5300 metrów. Wielkie brawa, Magdalena zajęła miejsce trzecie, czyli mamy trzy panie już na linii mety. Agnieszka Kaczor, Anna Zielińska miejsce pierwsze, Agnieszka Kaczor miejsce drugie i Magdalena Wisielska miejsce trzecie. Klasyfikacja generalna pań na dystansie 5300 metrów. Już mamy 14 osób na linii mety na trasie, na dystansie 5300 metrów. Wielkie brawa. Ja będę cały czas tutaj komentował i mamy zmęczonych kolejnych zawodników. Dariusz Świerczy z Bałcza z numerem 91, czas 24:33. Rafał Pastuszek z Piły, 57, numer na piersi, 24:38. Wynik tego zawodnika na linii mety dzisiejszego biegu. Justyna Kuzio jest czwarta zawodniczka z Czaplinka z numerem 43 na piersi na linii mety, czyli czwarta zawodniczka Open w klasyfikacji generalnej dystansu tego krótszego 5300 metrów. Mariusz Nosal ze Szczecinka z numerem 54, 25:00, 90 centych. To czas zawodnika reprezentującego no, rozbieganą miejscowość. Co to dużo mówić? Szczecinek organizuje wiele, wiele ciekawych przedsięwzięć. A kolejna to Beata Szłapak z Lawka Polskiego, Marta Skibicka z Czaplinka. Kolejna zawodniczka z Czaplinka to miejsce. Zaraz zobaczę, które. Zaraz tu nam wyskoczy Andrzej Dmochowski, Andrzej Jaroszewski, Jaraczewo z numerem 25, a Radosław Dmowski ze Złocieńca z numerem 119. On zaprasza nas 11 października na miesiąc przed Świętem Niepodległości, na Stulecie Niepodległości. Organizuje bieg o godzinie 16 w Złocieńcu. Serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Na pewno warto wystartować, warto wziąć udział. Kamil Piotek, Joanna Dziurc z Drawska Pomorskiego, Andrzej Jaroszewicz z Jaraczewo, z miejscowości Jaraczewo. No i kolejni, którzy biegają, to m.in. z Wałcza Paweł Gębala z numerem 120 na linii mety w czasie 25 minut 58 sekund. Piotr Kuza z Wałcza 26:02 to czas tego zawodnika na linii mety. On biegł z numerem 81, charakterystycznie zielony numer. No i kolejni, mamy już 26 na linii mety dystansu krótszego, dystansu 5300 metrów. A my za chwilkę przekażemy informację, jak wygląda sytuacja na trasie rywalizacji 10600 metrów. Patrzymy, czy już na punkcie kontrolnym są zawodnicy prowadzący na dystansie 10 km. Jeszcze nie mamy Dawida Garskiego, jeszcze jego nie ma na 2800 metrów od startu, czyli 8100 metrów po pokonaniu półtorej okrążenia, ale zobaczymy, jak tylko się pokaże, będę Państwu też relacjonował całe sprawozdanie. No i Jakub Podstawski, Rafał Rycerski, Daniel Piętosa, Kasia Kurzawińska, Jabłońska z Czarnego, Mirela Bany z Drawska Pomorskiego. To kolejna z zawodniczek biegających na metę dzisiejszego biegu na dystansie 5 km. No i coraz więcej mamy osób na linii mety dzisiejszego biegu, a my już za chwilkę będziemy wysyłać także SMS-y dla tych zawodników, którzy zakończyli rywalizację w dniu dzisiejszym. Już właśnie to robię dla tych, którzy zakończyli rywalizację. Zakończyło już 34 zawodników. Wysyłamy SMS-y z wynikami dnia dzisiejszego. Na smartfonach macie już wizytówki z wynikami dnia dzisiejszego. Serdecznie zapraszam do zabawy. Możecie na swoich smartfonach już zobaczyć i udostępniać wyniki, czyli uzyskane w zawodach w dniu dzisiejszym. I patrzymy, jest Dawid Garski na 8100 metrów, on już ma do pokonania tylko 2 km z lekkim haczykiem, 2,5 km do mety. Dawid Garski, on przewodzi stawce rywalizującej na dystansie 10600 metrów, a my ekscytujemy się nadal wynikami dnia dzisiejszego na dystansie 5 km. I przyglądamy się, mamy kolejnego, to Piotr Kozłowski, on 10600 akurat biegnie, ale Tomasz Suchoński, Katarzyna Karolczyk, Łukasz Gołuch z numerem 172, także 10600, Joanna Gałan z numerem 170, także 210, Aleksandra Rynkiewicz z numerem 75, to ten krótszy dystans, 5300 metrów, 28:13, Ewa Lutyńska, która uzyskała wynik 28:20, Michał Wojtanowski wyrusza na kolejne okrążenie 10600 metrów, wielkie brawa na nich i mamy kolejny zielony numerek z numerem 26 na linii mety, Karolina Juszczak. 28:26 to jej wynik dnia dzisiejszego
za nią Jacek Ogonowski, Paweł Szpikowski z numerem 109, 28, 30, Tomasz Bartosiak z numerem 28, 44, wynik tego zawodnika, Marta Wiśniewska z numerem 102, także na linii mety, Beata Miętkowska, ona to akurat wybiega na kolejne okrążenie w kategorii K50+. I kolejne czerwone numery to są zawodnicy startujący na tym dłuższym dystansie. Na razie na punkcie kontrolnym mamy Dawida Garskiego z dużą, ogromną właściwie przewagą. Kolejne okrążenie 17.53, czyli Dawid Garski biegnie coraz szybciej, najciekawsze na tym dystansie 10.600. Zamiast coraz wolniej, on się w ogóle nie męczy. On właściwie jeszcze kolejne okrążenia. Dawid Chomicz, Monika Chodak, Emilia Kuchta, Zbigniew Drzazga, Marcin Żydowski, Anna Sobala. To kolejne okrążenie, jeszcze i pozostało jedno okrążenie zakończenia rywalizacji. A my na mecie witamy kolejnych na 5 km Iwona Bołdysz, Tomek Dziewiątkowski, Bożena Deptuła, Bill, Jan Lisicki, Dariusz Kołakowski, Agnieszka Berbulis, Wacław Maret, Joanna Jaroszewicz, Ewelina Gabryś. Wielkie brawa dla Was, odbieracie medale. Gratulacje od wszystkich uczestników dzisiejszej rywalizacji. Prosimy o przechodzenie dalej, ponieważ na linii mety stoi aparat, on nagrywa film z linii mety. Wszyscy zawodnicy w swoich wizytówkach będą mieli finisz rywalizacji w dzisiejszym biegu, także będziemy zamieścimy do wizytówki wynikowych, podepniemy jeszcze film z dzisiejszego finiszu na dystansie 5300 metrów. Także kochani, kolejna atrakcja dla wszystkich uczestników dzisiejszej rywalizacji. Będziemy oczywiście cały czas Państwu przedstawiać zawodników na trasie. Tutaj nie mamy numeru startowego, nie wiemy, który to dystans, ale podejrzewam, że 10.600 to Paweł Skrzypiec z numerem 239. On wyrusza na jeszcze jedno okrążenie. Klaudia Wil kończy rywalizację w czasie 30.34 z numerem 100 na piersi. Agnieszka Firlej z numerem 18.30.39.70 to czas zawodniczki na linii mety. Wielkie brawa, to są wyniki zawodników na trasie dzisiejszej rywalizacji. I z numerem 53 wielkie brawa dla już sobie poglądano, 84 Kasia Sydor, to wynik tej zawodniczki na linii mety. I Karolina Kozłowska, Wojciech Pawlik, Agata Kocielska, Monika Dmowska, Mariola Rudnicka z numerem 232 wyrusza na kolejne okrążenie. Ale Adam Wilk kończy z numerem 101, 31, 12 do czasu tego zawodnika na linii mety. A my przeglądam się rywalizacji na dystansie 10 km. Dawid Garski za chwilę będzie się meldował na linii mety. Krzysztof Rublewski miejsce drugie, Radosław Mydlo miejsce trzecie, Andrzej Kędzielski miejsce czwarte, Sylwester Wazimierowski miejsce piąte i Piotr Maliszewski miejsce szóste. To pierwsza szóstka rywalizujących panów na dystansie 10.600 metrów. Oni za chwilkę już będą się meldować na linii mety, bo dobiega końca. Właśnie patrzymy, rywalizacja panów. Patrzymy 32 minuty i 6 sekund, czyli za około 4 minuty. Spodziewamy się zwycięzcy dzisiejszego biegu na dystansie 10.600 metrów. Wielkie brawa dla Sylwii Żubreckiej z numerem 110, Alicji Wicher, Dariusza Pawłowicza, Katarzyny Dobrowskiej. To są zawodnicy, którzy kończą rywalizację. Izabela Mowczan wyrusza na kolejne okrążenie. Anna Ogonowska na linii mety. Tomek Biernat na linii mety dzisiejszego rywalizacji. Iwona Apenel, to Adam Walczak, Monika Sikora, Adam Kuświder. Wielkie brawa, pan burmistrz już jest na linii mety, odbiera medal. Wielkie brawa jeszcze raz dla burmistrza Czaplinka, który zdecydował się mimo braku czasu na przygotowania w dzisiejszym biegu na dystansie 5300 metrów i daje nam znak do tego, że każdy jest w stanie pokonać 5300 metrów. Także serdecznie zapraszam na kolejną edycję już biegu Rybaka w Czaplinku, ponieważ można pokonać te 5300 metrów. Naprawdę każdy jest w stanie, jeżeli ktoś z mieszkańców chciałby w przyszłej edycji, w roku kolejnym wystartować, to serdecznie zapraszamy. A z numerem 184 na linii mety Zyta Jurczyszyn. Ona zakończyła rywalizację w dniu dzisiejszym. Marek Ogonowski także na linii mety. Renata Ogonowska, Ewelina Rudzka, Maciej Nowicki, Ewa Wiśniewska, więc oni są już na linii mety dzisiejszego biegu. Wielkie brawa dla nich, a my już wysyłamy SMS-y do kolejnych zawodników rywalizujących w dniu dzisiejszym. Thank you.
I mamy kolejne SMS-y wysłane. Ci, co zakończyli 5300 metrów, otrzymaliście już SMS-y ze swoimi wynikami. 87 osób ukończyło. Już mamy 90 osób w rywalizacji na dystansie 5 km, 300 metrów, a za chwilkę pojawią się już najlepsi na dystansie 10 km. Już Dawid Garski za chwilkę będzie finiszował w rywalizacji w dniu dzisiejszym. Ja się przyglądam. Prowadził ze sporą przewagą około 2 minut nad drugim Krzysztofem Wróblewskim, nad Radosławem Mydlo oraz Maciejem Fontynowiczem i Andrzejem Kędzielskim. To czołówka rywalizujących panów w dniu dzisiejszym. Ta cała czwórka pozostała, oprócz Dawida Garskiego, biegnie razem właściwie. Tam jeszcze każdy może wygrać, oni mają bardzo znikomą przewagę jeden nad drugim. I wielkie brawa, tu już widzimy oklaski. Kolejna zawodniczych kończy rywalizację w stanie 5 km. Podglądam, jest to numer 58, Aleksandra Paszkiewicz. Wielkie brawa dla ciebie, 34 minuty, 31 sekund, 82 setne. To czas na linii mety dzisiejszego biegu. I kolejna, 63 numerek na piersi, Agnieszka Piętka, 34,52. I teraz wspólnie zabiegali nocą, wielkie brawa. Do zobaczenia 3 listopada na biegu niepodległości w Okonku. Tam spotkamy się z zabiegani nocą, z grupą, która jest bardzo prężna. Liczy sobie do kilkanaście osób i pokazuje się na różnych biegach, nie tylko w okolicy, ale w całej Polsce. Marcin Rachuta, Katarzyna Włodzyńska, Marta Trębska na linii mety dystansu 5300 metrów. Zapraszamy na 3 listopada bieg niepodległości w Okonku, a wszystkie informacje na pumaratonlipcowy.pl. Serdecznie zapraszamy. Kochani, już macie SMS-y z wynikami na swoich smartfonach, komórkach. Jeżeli ktoś z zawodników chciałby się dowiedzieć, to macie wyniki wysłane już na wasze komórki, smartfony. I już mamy pierwszego zawodnika prowadzącego w rywalizacji, Dawid Garski. Wielkie brawa dla niego, on zwycięża dzisiejszy biegu na dystansie 10 km. Jest Dawid Garski, jest na linii mety. No wielkie brawa dla niego, to najlepszy zawodnik, medalista, mistrzostw sił powietrznych w biegach strzałajowych. No i biega sobie tak te 10 km bardzo lekko z numerem 281, Dawid Garski, na linii mety dzisiejszego biegu. Wielkie brawa, zwycięża w dzisiejszym biegu na dystansie 10 600 metrów w czasie 36 minut 0052. No a my mamy kolejną zawodniczek na linii mety, jest to patrzę sobie, Katarzyna Świtaj z numerem 93, czas 36 minut 2 setne. No, czas zawodnika, zawodniczki na linii mety dzisiejszego biegu na dystansie 5 km. I mamy Dawida Garskiego na miejscu pierwszym na dystansie 10 600 metrów. Wielkie brawa na niego, on już na linii mety dzisiejszej rywalizacji. Dobrze, to tutaj pan. Prosimy o zwrot chipów, prosimy o zwrot opasek od razu po zakończeniu rywalizacji, a wszystkie wyniki macie także na monitorze wynikowym. SMS-y już wysłane z wynikami, także kochani, macie na swoich komórkach, smartfonach wyniki dnia dzisiejszego, możecie sobie już je udostępniać jednym dotknięciem na Facebook i na portale społecznościowe, jest to bardzo łatwe. Albo wejść na stronę internetową herkules.org.pl i tam też macie wyniki online dzisiejszych zawodów. Także mamy już zwycięzcę dzisiejszego biegu na dystansie 10 km, a za chwilę kolejni zawodnicy, którzy będą kończyć rywalizację na dystansie 10 km 600 metrów. Oni już będą za chwilkę biegać około 2 minut straty na punkcie kontrolnym Dawida Garskiego, ale oni na pewno tutaj końcówkę będą szybko pokonywać, bo walczą właściwie w odległości od siebie około 1 minuty biegnie aż 5 zawodników, więc wszystko się może zdarzyć. Tutaj mamy dwóch reprezentantów Szczecinka, mamy ze Szczecina Krzysztofa Wróblewskiego, więc zobaczymy, jaka sytuacja będzie wyglądać. Wielkie brawa, numer 56, także zawodniczka na linii mety na dystansie 5600 metrów. Jest to, podglądam sobie wyniki, Patrycja Pająk, 56 numerek, czas 37 minut, 61 sekund, 87 setnych. I już mamy kolejnych zawodników, ja sobie podglądam cały czas wyniki online dzisiejszego biegu. Będziemy cały czas sobie tutaj podpatrywać, jak rzeczywiście ta rywalizacja wygląda w biegających. Już mamy drugiego zawodnika na punkcie kontrolnym, za chwilkę na linii mety. Zobaczymy, który to zawodników dzisiaj najlepiej
zniósł tą rywalizację. Zawodnicy byli bardzo, bardzo blisko siebie. Oni do samego końca walczyli o zwycięstwo, o pierwszą trójkę. Rywalizacja na dystansie 10 600 metrów. I mamy drugiego zawodnika na linii mety dzisiejszej rywalizacji. Jest to Radosław Mydlo, który był tam trzeci, bieg cały czas, ale wyprzedził jednak na końcowych metrach swojego konkurenta i z numerem 272 to trzeci zawodnik dzisiejszej rywalizacji na dystansie 10 600 metrów. Krzysztof Wróblewski, 272 numerek na piersi. Wielkie brawa, mamy pierwszą trójkę, mamy Dawida Garskiego, mamy Radosława Mydlo i Krzysztofa Wróblewskiego. To najlepsza trójka w dzisiejszej rywalizacji. No i z niewielką stratą czwarty zawodnik dzisiejszej rywalizacji, Maciej Faltynowicz z numerem 273, 39, 18. To czas zawodnika na linii mety dzisiejszej rywalizacji na dystansie 10 km. A teraz biegają Beata Świerczy, Agata Wilczyńska i Ewa Dziubczyńska. Wielkie brawa dla nich. Zakończymy rywalizację na dystansie jednego okrążenia. A my będziemy się ekscytować dalej rywalizacją na dystansie 10 600 metrów, bo ta rywalizacja nawet dalej trwa. Zobaczmy, jak tutaj zawodnicy ścigają się do samego końca. Przewaga około 10 metrów i ostatnim tchem, właściwie takim wysiłkiem, ścigają się na linii mety dzisiejszej rywalizacji. Jest obłos właściwie przed, ja patrzę, Sylwesterem Wazimierowski, numer 277, no włos, bo jedną sekundę wygrywa z Andrzejem Kędzierskim na ostatnich metrach rywalizacji. No niesamowita walka do samego końca, do ostatnich metrów i już mamy piąteczkę na linii mety dzisiejszej rywalizacji na dystansie 10 km. Wielkie brawa dla was, bo walka była no przednia, co tu dużo mówić. Zwycięża Dawid Garski, miejsce drugie, Radosław Mydlo, miejsce trzecie Krzysztof Wróblewski, miejsce czwarte Maciej Faltyniewicz i miejsce piąte Sylwester Wazimierowski, szósty Andrzej Kędzierski. Wielkie brawa, pierwsza szóstka rywalizujących panów już na linii mety dzisiejszej rywalizacji. Już wysyłam wam SMS-y z wynikami dnia dzisiejszego. Już macie na swoich smartfonach, możecie rozsyłać na portale społecznościowe i chwalić się nimi. Co to dużo mówić, gdzie się da, tylko na portalach społecznościowych. Wielkie brawa, kolejna zawodnicza w sensie 5 km. Jest to, podglądam sobie szybko. Kasia, Kasia, słyszymy właśnie. I już kolejni zawodnicy na stacji 10 km. Wielkie brawa. Wielkie brawa rywalizacji w dniu dzisiejszym. Dla kolejnych zawodników na linii mety na stacji 10 km. I mamy finisz. Józef Szczeblewski, to pierwsze okrążenie, Józef, tak? Wiemy dokładnie o tym. 5300, 12 maratonów, 3 nowojorskie, Los Angeles. To jest coś niesamowitego. I szykuje się do kolejnych. Jeszcze ma jedno okrążenie. 5300 metrów. Józef Szczeblewski, wielkie brawa. Tak jak wspomniałem, zbiera na nową protezę, bo ma zamiar po raz kolejny stawać na starcie nowojorskiego maratonu. Wielkie brawa dla niego i czekamy na kolejnych zawodników dzisiejszej rywalizacji. Józef Szczeblewski, jeszcze jedno okrążenie dzisiejszej rywalizacji, a ja, jak wspomniałem, wysyłam SMS-y z wynikami uzyskanymi przez zawodników w rywalizacji na dystansie 5 km i 10 km, więc tutaj wszyscy SMS-y wytrzymali. To są wbiegający, po kolei na wodę. I kochani, cały czas przyglądamy się wynikom online na stronie internetowej herkules.org.pl. Zapraszamy, za chwilkę drukujemy także już wyniki w formie papierowej, a SMS-y już poszły do zawodników. Zawodnicy już mają na swoich komórkach, smartfonach wyniki dnia dzisiejszego. Zapraszamy na komóreczki, nie sprawdzicie chipem wyniku dnia dzisiejszego. Więc wracamy chipy i patrzymy na swoje smartfony, komóreczki. Rzeczywiście dzisiaj bieg wyszedł. Adam Krukowski z numerem 198, 42 minuty 59 sekund, a przed nim Ilona Ściućko, 42:23 z numerem 89. To był czas, ale to był czas 5300 metrów dystans, więc dużo krótszy. Adam Krukowski, Paweł Leszczyszyn, Adam Rak, to kolejny zawodnik na linii mety.
Mariusz Piechota, numer 226. No i oczywiście prosimy o niezasłanianie tego aparatu, który tam łapie ostatnie 100 metrów rywalizacji w dniu dzisiejszym wszystkich Państwa i mam nadzieję, że będą to fajne pamiątki wizytówce wynikowej każdego zawodnika. I kolejni wielkie brawa na linii mety dzisiejszej rywalizacji. Widzimy czerwone numerki, to są ci, którzy dzisiaj wybrali dystans dłuższy. A przed chwilką Leszek Gałan z numerem 171 na linii mety. Przed nim, nieco przed nim Damian Goruszka i Mariusz Piechota. Wielkie brawa dla nich i mamy numer 213. Kolejny z zawodników na linii mety dzisiejszej rywalizacji jest to Witold Maciejko. Uzyskał wynik 44 minuty, 3 sekundy, 54 setne. To czas zawodnika na linii mety. Wielkie brawa. Już mamy zawodników. Patrzę sobie, poglądam na wyniki online. Ilu zawodników już zakończyło rywalizację. Wysyłamy SMS-y do wszystkich tych, którzy już są na mecie. A na dystansie 10600 metrów 14 osób, 14 panów zakończyło rywalizację. Jest najlepsza wśród pań dzisiejszej rywalizacji Gabriela Trzepacz. Wielkie brawa, zwycięża w czasie 44-32. To wynik jej na linii mety, więc no co już mówić, no. 4-4-25, 4-20. Jest Marian Ostrowski z numerem 280. Marian Ostrowski uzyskał wynik 44-51, co za nim Adrian Sobczak z numerem 243. No i biegają teraz panowie kolejno, to jest Mateusz Drabczyński oraz Krzysztof Serwatka z numerem 236. Wielkie brawa dla Was już na linii mety. Wielkie brawa, odbieracie medale pamiątkowe. Schodzimy z trasy biegu. Nie doceniamy tego aparatu, który dzisiaj online relacje będzie. Taka wizytówka wynikowa, będzie film z linii mety dzisiejszej rywalizacji. Podłożymy oczywiście do wyników i poprzez naciśnięcie swojego nazwiska będziecie mogli. Nie sprawdzamy wyników, niestety wyniki są tylko przewijające się na wyjątkowo i na stronie internetowej oraz SMS-y. I wielkie brawa, kolejny zawodników na linii mety dystansu 10 km. Damian Sumerlak z numerem 245, 45, 31 to czas na linii mety tego zawodnika. I wcześniej Karolina Chorąży także zakończyła rywalizację jako druga pani w rywalizacji na dystansie 10600 metrów. Wielkie brawa Karolina, jesteś druga tuż za, tak sobie za Gabrielą Trzepacz, czyli Gabriela Trzepacz wygrywa, miejsce drugie jest dla Karoliny Chorąży. No i czekamy na trzecią panią w rywalizacji na dystansie 10600 metrów. I z numerem 161 to kolejny z zawodników, jest to Tomasz Ciastoń, odbiera właśnie medal z rąk organizatorów dzisiejszego przedsięwzięcia. I numer 188 jest to Zbigniew Katrycz, czas 46-34, a tu za nim kolejna kobieta, czyli trzecia wśród pań w dzisiejszej rywalizacji, Gosia Cygan z numerem 162, czas 46-39, to czas zawodniczki na linii mety. Wielkie brawa, mamy trzy najlepsze na linii mety w dniu dzisiejszym. Gabriela Trzepacz miejsce pierwsze, miejsce drugie Karolina Chorąży i miejsce trzecie Gosia Cygan. Wielkie brawa i teraz wspólnie piątka i dycha razem. To nie wiem, czy to mama i córka, ale prawdopodobnie, że tak, macha mi głową, że tak, czyli wspólnie razem, czyli co tu dużo mówić, zdublowałaś mamę, dogoniłaś, jednak różnica oczywiście wieku decyduje o kondycji organizmu. Magdalena Krukowska, Anna Krukowska i Monika Fionowicz na linii mety dzisiejszego biegu. Monika Fionowicz zajmuje kolejne miejsce wśród pań w kategorii 40-49, miejsce pierwsze dzisiaj, także Monika Fionowicz zwycięża w tej kategorii wiekowej. A medal odbiera Daniel Firniewski, numer 202. I z numerem 249 to kolejny z zawodników dzisiejszej rywalizacji jest Andrzej Szczuczko. Czas 47-40, a tu za nim Marcin Stinger, 271 na piersi, numerek startowy 160 to Adrian Puptyś. Czas 47-55, Justyna Filowiat z numerem 167, 47-55, poniżej 48 minut w dzisiejszym biegu na dystansie 10600 metrów. I z numerem 156 jest to Marika Boruc i Paweł Kapkowski z numerem 186.
Wielkie brawa, kolejny na linii mety Biesa na Tejko z numerem 279 Grzegorz Kocleida, z numerem 191 Robert Mikołajczyk, z numerem 219 48 25 20 48 32 Grzegorz Filowat, Anna Sobańska, numer 242, 48, 38, czas zawodniczki Andrzej Jarmoński, 48, 36, z numerem 181. No i kolej, 182, linię mety przekracza Roman Jarosz, 182, wynik 48, 52, tu za nim.